Jeżeli zawodnik chce coś osiągnąć w przyszłości, to musi jak najszybciej ścierać się z seniorami, czyli zawodnikami, którzy są motorycznie i fizycznie już przygotowani do tego grania, bo liga juniorska, no jak wiemy, jest fajna dla oka, ale to jest jednak liga, gdzie mierzą się swoi rówieśnicy. Też takie myślenie błędne u tych chłopców, że myślą, że jak trzecia liga, druga, a to ja sobie poradzę. A tak do końca nie jest, bo w drugiej lidze jest wielu zawodników z przeszłością czy ekstraklasową, czy pierwszoligową, więc ten poziom naprawdę nie jest tak słaby, jak mi się wydaje, więc oni muszą tutaj się jak najszybciej pchać do seniorów. Ja uważam, że lepiej dla 16-latka grać w czwartej lidze dobrej niż grać w CLJ.